Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii RoboCraft i dzisiaj otwieramy sobie skrzynki znowu na początek, bo wszedłem do gry, dostałem taką informację, że były zmiany jakieś z Protonium Salvage Crate i dostałem jakiś bonus. I w ramach tego bonusu właśnie dostałem skrzynki. Chyba 12 ich dostałem, więc spoko, otworzymy sobie, czemu nie? Czemu nie? Dla mnie spoko. 11 albo 12. Coś się tutaj niby zmieniło. Tam pisaliście w komentarzach, że ma teraz więcej broni wypadać ze skrzynek czy coś. No i w sumie już 3 bronie mi wypadły. Nie wiem jak to się będzie przenosiło rzeczywiście na rozgrywkę. Moim zdaniem, jeżeli chcieliby zmienić na plus te skrzynki, to powinni dodać itemy, które wypadają tylko i wyłącznie ze skrzynek na przykład. Jakieś nowe itemy, których wcześniej jeszcze nie było. Na przykład jakieś bronie ze specjalnymi skinami. To by było fajne, to by było ciekawe po prostu. Czyli dostajecie sobie snajperkę, ale na tej snajperce... O, epic. Ale na tej snajperce macie coś narysowane fajnego, dodatkowego, no nie? I wtedy ludzie chcieliby skrzynki otwierać, bo mogliby dostać coś wyjątkowego. Coś, czego nie dostaną w normalnym sklepie. A póki co dostajemy takie same rzeczy, jak w sklepie mogliśmy kupować od miesięcy. Więc w sumie otwieranie tych skrzynek nie wiąże się z jakimś tam super wielkim napięciem, co mi wypadnie. Przynajmniej tak to jest u mnie i myślę, że u niektórych osób też. Bo rozmawiałem z kilkoma osobami na temat RoboCrafta i tych skrzynek, no i tak w sumie... Wiadomo, zdania są podzielone, ale dużo osób właśnie twierdzi, że warto byłoby wprowadzić coś nowego do tych skrzynek. Coś, czego nie ma normalnie, coś niespotykanego. Wtedy otwieranie byłoby spoko. No, otwieramy. Na razie wypadły 2 epiki. W sumie spoko. Czemu nie? Przydadzą się. O kurczę. Wow! Legendary, patrzcie! Patrzcie! Plazma Goliaton wypadł mi. Nie, no to spoko! To spoko! To może mi wypadać. Nie ma problemu, może mi wypadać. Zaraz go założę, zrobię robota z samym Goliatem. To by było dziwne, nie? To by było naprawdę dziwne. Dobra, idziemy do sklepu. Standardowo. Wpisuję sobie Plaga. Teraz jak chcecie zgłaszać roboty, najlepiej jest wpisać Plaga w nazwie. Ja sobie wyszukuję po Pladze i mam tutaj kupę robotów. Oczywiście z komentarzy też czasami sprawdzam roboty, ale po prostu jak mam więcej czasu. A tak jak dzisiaj, jak nagrywam sobie na szybko, no to raczej nie sprawdzam, tylko uderzam po prostu w sklep i wpisuję Plaga i tutaj wszystko mam. I mogę sobie szukać różnych fajnych robotów. Zaraz coś znajdziemy. Tu jaki kolorowy w ogóle. Co to się dzieje? O, tu mamy coś, Plaga i Ojka się nazywa robot. A i to jest snajper ze skrzydłami i z kołami. Nie wiem, o co chodzi. Może on będzie potrafił latać. Ale nie zainteresowało mnie jakoś bardzo. Mówiąc szczerze. O, ten to już w ogóle, on strzela przez te medyki wtedy. Nie no, spoko. Można i tak, a tu taki pyciek? A, taki pyciek, że tu broni nie ma. Nie lubię robotów bez broni, naprawdę. Jak wrzucacie, to wrzucajcie już z bronią. Ja i tak mi jakby kasy nie brakuje, żebym musiał oszczędzać. O, ten jest śmieszny, ten jest fajny. Podoba mi się, biorę go. Nie muszę kasy oszczędzać na tym, że broni nie ma jakby na robocie, bo mogę sobie po prostu je kupić za pełną kasę. Nie jest też tak, że mam wszystkie przedmioty w ekwipunku i nie składam ich za darmo. Czasami muszę coś tam dopłacić, ale generalnie no myślę, że mi prędko nie braknie tych pieniążków, więc jak już budujecie roboty takie, żeby zgłosić je do mnie, to dajcie te działka tak, jak chcieliście rozstawić i ja mam wtedy pełnego robota i mogę sobie grać bez problemu. Idziemy na Battle Arenę. Nawet kolory są fajne. Ktoś zrobił takie kolory, że odpowiadają mi. Tak, odpowiadają mi, bo ja lubię zielony, czarny w RoboCrafcie. Chociaż ten chyba nie był ten jaskrawy, tylko zwykły. No, ale wypadł mi item legendarny, więc powinniśmy się wszyscy cieszyć i pisać w komentarzach GG. Albo good job. Też może być. Kurde, oko mnie swędzi. Swędzi was oko czasem? Właśnie, jak was swędzi czasem oko, to możecie napisać. Też mnie czasem oko swędzi. Plaga, mamy coś wspólnego, powinniśmy się poznać. Widzisz? Tak? Tak powinniście napisać. Plaga pickup. Jej! Gramy Plaga pickupem. Zobaczymy jak wyjdzie. Będzie fajnie. Moim zdaniem. Dżengelewski... Jakiś ziomek tak. Dżengelewski dany. No spoko. Może być śmieszny robot. Podejrzewam, że będzie całkiem szybki. Tu z tyłu ma ten radar. Żeby... Jeden radar, a drugie to coś, to jest jammer? Nie, to chyba nie jest jammer. To jest chyba receiver. Tak? Chyba tak.
Czyli jedno wysyła informację, znaczy jedno radaruje, a drugie tamten. Przechwytuje od innych. Chyba tak to działa. Chyba tak to działa. No bo zwykły radar to po prostu wrogów łapie, a ten receiver to chyba przejmuje informacje z innych robotów sojuszniczych. Tak mi się wydaje, że to tak szło, ale nie ma pewności. Może tak jest, rzeczywiście. Pyk, pyk, pyk. Przejmiemy sobie szybko na SMG. W SMG to się szybko przejmuje, wiadomo. Wiadomo, kwestia tutaj tylko rozłożenia dobrego. Można sobie wieżyczkę przejąć. Pyk, pyk, pyk. I od razu będzie mi level. Wszystko się zgadza. Czwarty level, dziękuję, do widzenia. Hej, szkoda, że nie ma plazmy tutaj. Z plazmą też by było spoko. Taki ten robot będzie łatwy do rozwalenia pewnie. Bo, no niby powinien być szybszy. O, jammera też mam z tyłu. Znaczy z tyłu, na dole mam jammera. Na podwoziu. Gdzieś tam między kołami jest jammer schowany. Więc może być ciekawie z tym jammerkiem. Ojejku, dwa SMG. Właśnie, taka jedna plazma to mnie pewnie jest w stanie rozwalić. Coś tak czuję. Wow, 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 panie snajper, daj pan spokój. Daj pan spokój, dopiero do gry wszedłem. Nie, nie, nie. Okej. Mam wrażenie, że poczyniłem drobny błąd kupując tego robota. Bo zapomniałem, że już nie są sprawiedliwe mecze. Teraz takim małym prytkiem mogę trafić na coś bardzo dużego, bo pewnie ten receiver zajmuje całkiem sporo CPU. Jammer pewnie też jest jakiś wyższy, bo radar to jest malutki, to widać. Ale jammer jest całkiem duży i receiver jest naprawdę wielki. Więc mogę dostać w pierdziel. Co tam się dzieje? Jakieś koty mi tam latają, kurde. W ogóle wczoraj przed live'em, nie wiem czy wiecie, czy byliście, ale kot mi oszczał z green screena. Normalnie zdeszczał się na green screena. Był złożony green screen, sobie leżał na krześle, przyszedł kot i się na niego zeszczał. Zasikał go normalnie. Proszę mnie atakować! Jestem niewidzialny, kurde. No i ledwo żyję, no. Ledwo żyję przez niego. Weź się chowaj. Chowaj się, musimy przeżyć. Tam już coś leci do mnie. O! Też taki pyrtek jak ja. No nie, no. Po prostu. Nie, szok. Fajny robot, fajnie go zrobił. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Fajne połączenie kół, te z tyłu ładnie pasują. Jeszcze miał na ramię takie jakby te jakieś łuski porobione z tych klocków takich narożnych. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Bardzo, bardzo spoko. Tylko mój robot to non stop ginie, no. Jest taka lipa, że szok, on potrzebuje hooverów. Jakby on był na hooverach, to by tak zapierdzielał szybko i tak ciężko by go było trafić. Ale nie, ktoś stwierdził, o, zrobię małego szybkiego robota, ale dam mu kurde koła. Koła? Serio? Koła? Szkoła to jest najgorsze gówno na takiego robota. Przepraszam za słownictwo, ale tak jest. Jest powolny, łatwo go trafić. No nie jest bardzo powolny, ale nie jest też szybki. A hooverzy byłby dużo bardziej sprawny moim zdaniem. Może jakiegoś killa wyrwę tutaj. Ukradnę oczywiście, bo po prostu dobiję tego typa. O! Ukradłem killa! Dziękuję! Kradnie się kile, się kile, się kradnie. Nie mamy żadnej wieży. Te światełko też nie wiem po co tu jest, bo skoro chcemy zrobić robota, który będzie się ukrywał, czyli mamy tutaj jammera, no to przydałoby mu się takich właśnie światełek nie dawać, bo te światełka zdradzają jego pozycję, bo się kurde cały świeci, no. Cały się świeci. Cały przód, wszystko przede mną. Tu dwa światełka są, które się świecą. O, już jestem rozwalony. Jeden strzał, jeden celny strzał z plazmy i już jest po robocie. No niestety, nie jest to dobry robot. To będzie zły mecz dla mnie. Chociaż i tak jestem jednym z lepszych graczy w mojej drużynie. Nie wiem jak to się dzieje, naprawdę nie wiem jak to się dzieje. Nie wiem jak oni muszą słabo grać po prostu. Nie mam pojęcia. Oho, czybyśmy mieli już przegrać? Tu koleś ma protosikery, nie? A ja mam dwa razy SMG. Spoko, spoko, jak najbardziej. Możemy się zmierzyć tutaj w boju. O ziomek, daj mi punktów ponabijać. Będę przynajmniej lepszy od ciebie w rankingu. Dzięki. Dzięki ziom. Będę waszym medykiem. Mogę być medykiem w sumie. Zawsze to coś, nie? Coś tam zawsze będę robił. Proszę, proszę. Jestem twoim medykiem. Nie uciekaj, nie ma przed kim. Jestem medykiem. Halo. Medyk. A ty to w ogóle jesteś jakiś kolorowy. Co ty w ogóle czynisz? Ktoś do mnie strzela, ratuj mnie. Jaki pawian. No stary, przecież medykiem jestem, ratuj mnie. Muszę uciekać. Ewakuacja. O, o. Zaraz mnie rozwali coś. Aha, kolesie mają rakiety. Ja mam dwie sztuki SMG, a kolesie mają kuźwa rakiety i protosikery, nie? To jest niemożliwe. Niemożliwa się ta gra robi. Naprawdę. Naprawdę. Jest niemożliwa. No, dobra. Grzejemy. Snowbars mi zabił. 2400. Bardzo fajny robot. Podoba mi się. Naprawdę. Grałbym. Grałbym. Bym mógł zagrać, tym nie zagrał. P.
Bardzo fajnie wygląda. Ten ma 4 protosikery. 4 protosikery. 4 protosikery. Kontra tutaj jakiś kloc w ogóle, taki zwykły kloc. Szaleństwo. Ja... znaczy tak. Wiem, że te zmiany miały być po to, że tam nowy gracz jak przyjdzie, to że miał dostęp do dobrych broni, żeby mógł zobaczyć co to Robocraft, żeby widział wszystkie te wypasione bronie w meczu i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem, jak niedoświadczony gracz teraz wejdzie do gry i zobaczy te wszystkie protosikery, rakiety i tak dalej, kontra jego SMG, które ma na początku, i jego brak skilla totalny w budowaniu i w graniu, to po prostu ma przesranę. Wydaje mi się, że taki gracz się prędzej zniechęci, niż zainteresuje grą, której nie da się wygrywać, będąc nowym graczem. Czy nie da się? No da się, tylko jest bardzo trudno. Tak mi się wydaje, że troszkę utrudnili zabawę tym nowym graczom, bo jak taki nowy gracz zrobi sobie takiego małego, lekkiego robota, coś takiego jak ja mam na przykład, no to ma przerąbane. Ja wiem, że u mnie CPU jest podniesione przez te radary, jammery i tak dalej, no nie? Ale mimo wszystko, no nie jest to duży robot. Bardzo mały robot. A tu jeżdżą takie kosmiczne maszyny, że to jest szok. Szok! Szok, niedowierzanie! O, z rakietnicami mi tu wyjechał typek, nie? Z rakietnicami. Poważnie, o, jeszcze protosikery dwa. Jeszcze dwa protosikery zmieścił. Dwa protosikery zmieścił typ na jednym robocie i rakietnice, nie? I on gra na mojego robocika. To jest niby jeden ranking ten sam. Szaleństwo. Strasznie narzekam na tą grę ostatnio. Po prostu nie mogę. Nie mogę, patrzę na to i nie mogę. A to dlatego, że jestem ogromnym fanem tej gry. I grałem w to bardzo, bardzo, bardzo długo. I te zmiany, które teraz miały miejsce, po prostu mi się nie podobają. Też nie jestem zły, że z takiej fajnej gry no, zaczyna się robić coś niefajnego. Naprawdę niefajnego. Trzeba powiedzieć, jasno, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, Freejam. Weźcie się w garść. Troszeczkę. Troszeczkę się weźcie w garść. Dobra. Przejmiemy może wieżę. Tutaj. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Może się uda mi przejąć wieżę, będę miał... Wow, ktoś do mnie wali już. Może się nie udać jednak, chociaż ten snajper jest taki kulawy troszkę. Że tu mnie dwa razy nie trafi, to jest... Chyba jest okej. Okay. Poruszam się troszeczkę dosłownie. Troszeczkę. O, jeszcze dwa klocki! Nie zdążyłem. Przyjechało SMG i pozamiatało. No niestety. Patrzcie. 9. 10 SMG ma chyba. 10 albo nawet 12 SMG ma. Ja mam 2. Szaleństwo. Szaleństwo! No. Dobra. Grzejmy. Grzejmy i idźmy. Pyk. Dobra. Może coś tu uratujemy jeszcze. Też nie wydaje mi się. O. Przejęli tą wieżę. Tylko nie tą, co ja zacząłem przejmować, tylko inną. Więc tamtą jeszcze mogę jechać i przejąć. No czego we mnie wjeżdżasz z tym malutkim robocikiem? Ej, ziomek, tam! Nie pilnujesz swojej strony i takie są efekty. Wow, ale wypadek był, ja pierdzielę. Nieźle. Ledwo żyję, ale mam się dobrze, bo to jest pole leczące. O, nie mam się dobrze. Skupili się na mnie i mnie załatwili. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Remi cool, oni go nie widzą. We trzech go nie zauważyli, no po prostu szok. Minimapa, chłopaki, minimapa. Dobra, może się kapną. Może się kapną, może go zabiją. Może tak będzie. Kto wie. Może tak być. On się zdążył wyleczyć. No niestety. Trudno. Bardzo trudno. Bardzo trudno. Co się dzieje? Dobra, uciekam! O, nie, no rakiety! Czy jedna rakieta to mi tu... O Jezu. Nie! Ewakuacja! Dobra, jestem ewakuowany. Może mi nikt nie zauważy. Jestem malutki. O, tu jakiś ziomek jest obok, nie? Dobra. Jadę po wieżę, co ją zacząłem przejmować. Może dam radę tutaj tędy przejechać. Teraz to już szybko jeżdżę, bo mam level. Ale co z tego, jak się ślizgam po śniegu? Nie wiem, czemu po śniegu, ale się śliznął. Całkiem skręcił. Ale coś tutaj jest nie tak, jakbym szorował trochę tym radarem. Mam wrażenie, że on troszkę szoruje tym radarem momentami. I to jest słaby punkt. A, to nie ta strona. Dobra, tam był jeden klocek. Dawaj go! Jej! 114 level! Siema! Siema! Jadę tego typa tam pojadę. Pojadę go, skurczybyka, niech uważa. Niech patrzy na swoje plecy, bo go będę ten pojeżdżał tutaj. Rozpierdzielę go. Pyk, pyk! O, jedzie już tam.
No jedzie, leci helikopter, żeby mi przejąć wieżę. Się kurde zdziwi. O, to jest ten z rakietami. Ten z rakietami i stickerami, bo przecież... O, właśnie. Wow! Już, już, dziękuję, do widzenia. Nie było tematu w ogóle wcale. Typek mnie zdjął. Dwie snajperki, cztery SMG, jeden protoseeker. Wszystko to na gąskach. Mówi samo za siebie. To mówi samo za siebie po prostu. No. Ale to robot. Robot jako taki bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Tylko w tej chwili chyba niegrywalny po prostu. Bo jak zrzuca na takie roboty, to nie mam szans. Nie mam szans zupełnie. Się tu niby dobrze trzymam, mam 11 level, ale nie ukrywajmy, ja w tą grę gram ponad 2 lata, więc może tak być, że słabym robotem jakoś tam idzie, no nie? Ale nowy gracz to nie, nowy gracz to by pewnie nie wiedział, co tu robić, nic, zero. No. Dobra, pyk pyk, przejmujemy wieżę. Pyk pyk, go go, dobra. Jest, jest całkiem nieźle. Już został tylko jeden spaw. Też nasz traktor to już tak ledwo zipie. Mniej niż pół zostało. To nie jest dobrze. Już! Dopiero przejąłem! Frędzle! No ta. Jakie ja tu mam szanse z nimi? Żadne! Żadne! Mogę tylko uciec. No, z protoseekerami. Protoseekery. Szaleństwo. Patrzcie, jak tutaj miotają. Poprzejmowany. Pyk. Już. Ten jaki dopakowany. Wow! No, dawaj, zgrzej ich. Masz tyle działek, chłopie. Ucieka. Właśnie o tym mówię. Gracz, który miał dobrego robota, ale nie wiedział, jak to wykorzystać i bez szans. Zupełnie. Tu mamy kolejnego dopakowanego ziomka. Mam dużą snajperkę. I trochę ma plazmy. No, trochę ma. Mógłby tutaj zdziałać coś. Ale my tu już przegrywamy. O! Tu ziomek został samym klockiem jednym. Da się. Dobra. Kroczymy tu na chwilę. Dosłownie na chwilę, bo widzicie, że już oberwałem, już ledwo żyję. Już się nie mam dobrze. O, ten to już w ogóle mnie tutaj zrekci. Ten też zrekcił. Spogo! Dobra, kończcie to! Ja już nie chcę! Dajcie mi spokój! No. Tam oni nie umieją jeszcze spawać chyba. Chyba nie. Nie do końca potrafili spawać tutaj, o widzę jak strzelają. Tam został jeden klocek na spawie, tam może ze cztery. Byłoby pozamiatane. O, ten typek tutaj z protoseekerem bardzo dobrze strzela, bo ma samo naprowadzane strzały, więc ciężko, że nie trafią, nie? Tylko tak nie umie latać, nie? Z dolnego działka nie strzela, z bocznego nie strzela, strzela tylko z dwóch, a ma cztery. Nie umie ustawić robota. Tak to bywa właśnie. No, i to jest właśnie koniec tego meczu. Tak w zasadzie, będzie to trochę krótszy odcinek niż zwykle. Trochę tu pomarudziłem, trochę wylałem z siebie złości na tego Robocrafta. Nie było źle, mogło być gorzej. W sensie mógłbym bardziej się tutaj nazłościć i wytknąć dużo więcej rzeczy, ale nie chcę być taki złośliwy. Więc dajcie znać, co o tym myślicie wszystkim. Widzimy się w komentarzach, ja tam zawsze odpisuję, więc piszcie, pytajcie i będzie dobrze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.